Prowadzę gospodarstwo ekologiczne, gospodarstwo zielarskie od około 13 lat. Zawsze zamiłowania miałem w tym kierunku jakieś takie zainteresowanie od dzieciństwa, bo jak jeszcze dawniej był Herbapol, to jako dziecko pomagałem zbierać bratu zbierać skrzyp czy jakieś tam inne rośliny i ten kontakt z przyrodą, gdy przychodziło się do tego herbapolu, do punktu skupu, te zapachy, a ja jako dziecko, wiecie, dzieci potrafią więcej dostrzegać i bardziej się zachwycać i ja to wykorzystałem w tamtym czasie i mi to pozostało, bo naprawdę rośliny lecznicze, rośliny przyprawowe, dobrze, w dobrym momencie zerwane. O, to jest taki dobry dla nas sygnał, żebyśmy powyłączali wszystkie komórki. Więc chcę powiedzieć, że rośliny lecznicze, rośliny przyprawowe, w dobrym momencie zebrane, dobrze ususzone i dobrze utrzymywane w czasie przechowywania, żeby nie było huśtawki wilgoci, bo to obniża wartość leczniczą, odżywczą, to powoduje, że chcę taką rzecz powiedzieć. Rośliny to jest przyroda, a człowiek jest bardzo blisko przyrody i często o tym zapominamy, co jest bardzo niedobrze i niekorzystnie dla nas. A ten właśnie możemy w ten sposób poprzez spożywanie różnych roślin leczniczych, to znaczy naparów, wywarów z różnych roślin leczniczych, czy też spożywanie przypraw, które mają niesamowite właśnie przede wszystkim takie trawienne, poprawiające metabolizm, te właściwości, że to jest właśnie taki dobry sposób komunikacji z przyrodą. Jan Kochanowski powiedział takie zdanie, aby człowiek żył w zgodzie z przyrodą i z własnym sumieniem. Dobrze, żeby na chwilę się zastanowić nad tym, ponieważ to zdanie jest naprawdę bardzo głębokie. Aby człowiek żył w zgodzie z przyrodą i z własnym sumieniem. Ale też bardzo ważne jest, żeby dobrze interpretować tą księgę przyrody. Dlatego to dodaję słowa kolejnego wieszcza, Mikołaja Reja, który powiedział: nie ten jest mądry, kto wiele rozumie, ale ten, kto dobre od złego rozeznać umie. Proszę Państwa, dzisiaj żyjemy w świecie różnych szkół zdrowia, które sobie przeczą. Żyjemy w świecie manipulacji, nieuczciwej selekcji faktów. I bardzo ważne jest, żeby tak samodzielnie, tak osobiście się ustosunkować i wyrobić sobie pogląd i nie dać się po prostu zakręcać przez kogoś. A hasło, które ja reprezentuję, to jest jak najmniej przetworzone. Jak najmniej przetworzone, bez jakichś tam nie wiadomo czego, bo chodzi o taką kwestię, że gdy pijemy taki sok, no, w Katowicach będziemy pili koktajl z jarmużu, z ziemi sieradzkiej. Także jedziemy zaraz do Katowic, kto chce. I chcę powiedzieć, że taki świeży sok, a dzisiaj rano zrywałem listki jarmużu. Jarmuż, który ma witaminę K2, który jest antydepresyjny, fitoestrogen, dużo żelaza, że to jest po prostu no niesamowita wartość dla człowieka. My w domu sobie robimy takie koktajle, oczywiście, żeby taką ilość tego zielska zjeść, to trzeba po prostu jakiegoś tam ananasa jeszcze dodać, banana, czy gruszkę, czy jabłko. Ale jeden jest bardzo ważny cel, żeby po prostu w sposób atrakcyjny spożyć to i wtedy to jest niesamowita korzyść dla organizmu, uczucie lekkości, uczucie sytości. Jeżeli człowiek spożywa 50% takich prostych, nieprzetworzonych produktów, 50% to znaczy surowych, o tak to powiem, co najmniej 50% surowych rzeczy,
to wiecie, taki koktajl, jak ja sobie, ja mam taki kufel, to jest odpowiednik trzech szklanek. Jak rano się tak powolutku tak napiję się po łyczku, to tak naprawdę nie mam potrzeby spożywać śniadania. I nie kusi mnie, żeby sobie coś tam dojadać, bo tak naprawdę organizm, jeśli został zaspokojony, to on nie daje dodatkowych sygnałów. Natomiast kiedy, bo wiecie, drodzy Państwo, dzisiaj żyjemy znowu w świecie, gdzie... bo nie sztuka się napchać, trzeba sztuka zjeść, to znaczy, żeby dostarczyć te wartości odżywcze, tak? Wartości odżywcze. Dzisiejsze metody uprawy, na skróty, prawda? Dzisiaj na skróty hoduje się zwierzęta, na skróty uprawia się rośliny, ten skład chemiczny nie zdąży się wykształtować i wtedy my na tym po prostu bardzo dużo tracimy. Zjadłem taką marchewkę wyprodukowaną metodami konwencjonalnymi, a więc traktowane nawozami sztucznymi, jakimiś tam pestycydami, aby po prostu tylko była dobra masa i wygląd. To się nazywa zewnętrzne piękno. Która z pań tak bardzo chce być tylko na zewnątrz piękna? Bo dzisiaj będziemy mówili o urodzie. O urodzie. W środku też. Nie tylko na zewnątrz, nie tylko ładna marchewka na zewnątrz, ale piękna w skład chemiczny. Człowiek spożywa marchewkę, a organizm mówi: a gdzie wapń? No zjadłem marchewkę. Okazuje się, no i oczywiście organizm mówi: ty zjadłeś atrapę, a nie marchewkę. Chodzi o to, że badania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, tam są, były badania prowadzone i okazuje się, że w takiej marchewce jest 3 razy mniej wapnia w porównaniu z upraw ekologicznych, a konwencjonalnych, tak? Że 3 razy mniej, to takie to jest właśnie przełożenie. Uroda. Definicja urody, definicja piękna. Oczywiście panie się uśmiechają, a panowie się nie uśmiechają. Panowie też mogą być ładni. O, bardzo ładnie. Chcę powiedzieć, bardzo ważne, żeby sobie nadać definicję, co to znaczy uroda, co to znaczy piękne jabłko. To znaczy piękne w skład chemiczny. Ewentualnie z chrobokiem, ale piękny w skład chemiczny. I teraz chodzi o to, że za pieniądze można kupić finezję, ale nigdy prawdziwego piękna. I teraz, gdy mówimy tutaj o prawdziwym pięknie, pozwólcie, że powiem na temat tak bardziej pod kątem urody. Naszej prawdziwa uroda to jest wigor, to jest uśmiech, to jest nie tylko, że człowiek jest zdrowy. Pozwólcie Państwo, przeczytam Wam pewien fragment z mądrej książki Obrót ekologiczny. Prawdziwy hodowca ekolog nie jest tylko ogrodnikiem. Całe swoje życie wiedzie w sposób zgodny z naturą. Rzeczy takie jak życie zgodne z prawami natury muszą mu leżeć bardzo na sercu i być wyczuwalne we wszystkim, co robi. Co warte byłoby, gdyby taki człowiek zjadł naturalny posiłek z rzeczy wyhodowanych naturalnymi metodami, a następnie wstał od stołu i poszedł zrobić awanturę sąsiadowi. Prawdziwe piękno to jest taka harmonia we wszystkich wymiarach. Tutaj co mój przedmówca właśnie nawiązał, chodzi o taka pełnia, taka harmonii. I to jest właśnie prawdziwe piękno, wpływać buforowo. Że w małżeństwach, jeżeli mąż ma zły dzień, to niech żona będzie buforem, a on jej bardzo podziękuje później. Bardzo za to podziękuję i to jest bardzo, bardzo ważne, bo nie tyle szukać racji, co szukać relacji. I to jest prawdziwe piękno. Podejście ekologiczne to znaczy, że musimy być dobrzy dla gleby, dla nas samych, dla innych ludzi. Serce pełne dobrej woli wytwarza w człowieku dobre fizyczne i duchowe samopoczucie,
które sprawia, że lepiej przyswajamy to, co jemy. To jest też, to wszystko jest takie bardzo ważne. I chciałbym tutaj powiedzieć słowami, nie wiem kogo, ale bardzo piękny aforyzm, posłuchajcie. Nie lekceważcie drobnostek, gdyż drobnostki czynią człowieka doskonałym, a doskonałość nie jest drobnostką. I właśnie to na tym to polega. Dalej, jeżeli chcemy mieć ładnego buziaczka, szanowne panie, jest taka roślina, która nazywa się wiesiołek dwuletni. Niestety skończył mi się, ostatnie kilogramy już sprzedałem 2 tygodnie temu. Proszę się nie denerwować. Urosną następne, we wrześniu będą zbiory. Ale właśnie prawdziwe piękno to dostrzeganie nie problemów, tylko dostrzeganie możliwości. Także we wrześniu będą kolejne zbiory. Wiesiołek dwuletni. Nasiona wiesiołka dwuletniego. Tam są tak zwane kwasy gamma-linolenowe. Każda mamusia, która ma jeszcze dzieciaczka w brzuszku później, kiedy to dziecko się urodzi i co się okazuje? To dziecko karmione jest piersią i w tym pokarmie są tak zwane ciała odpornościowe. To są kwasy gamma-linolenowe. To jest taka wyprawka, żeby dziecko karmione piersią przez pierwsze pół roku w ogóle nie chorowało. I z zasady tak jest. To są te ciała odpornościowe, to znaczy i te same składniki znajdują się w roślinie o nazwie wiesiołek dwuletni. I kiedy spożywamy sobie takie nasiona wiesiołka dwuletniego, wiecie, można oparol, tak? To znaczy te kapsułki, ale to już jest olej, a tutaj mamy z wytłokami, po prostu zmielony, po prostu jak najmniej przetworzonej formie wiesiołek dwuletni, to są takie brązowe nasionka. Po łyżeczce do buziaczka popić, popłukać w przód, w tył, połykamy, jeszcze jednym łykiem poprawimy i 3 razy dziennie po takiej łyżeczce przez pół roku. Przez pół roku. Traktować to jako artykuł spożywczy. W latach 80., kiedy ja tutaj mieszkałem, to wtedy zaczęła się wielka, potężna reklama wiesiołka. Ludzie szaleli na punkcie wiesiołka. Wiesiołek, wiesiołek. Dzisiaj może tak głośno się o tym nie mówi, ale naprawdę nadal jest to reklama z pokryciem. Chcesz mieć ładnego buziaczka? Używaj dużo wiesiołka, bo to bardzo wpływa pozytywnie na cerę, na nabłonek, poprawia się wzrok, zwiększa się odporność, odpór na infekcje, rozszerzanie, niweluje zespół napięcia przedmiesiączkowego. Tam jest chyba 20 punktów, na co to jest. I teraz chodzi o taką kwestię, że często człowiek mówi, o tu taki mam problem, tu taki ma problem. Stosuj proste rzeczy. A różne problemy, prędzej czy później one poznikają. I żeby właśnie taki kierunek myślenia uruchomić. To nie na tej zasadzie, że teraz mnie boli na przykład wątroba i ja nie mam ochoty gimnastykować się, ja nie mam ochoty surówek jeść, bo muszę leczyć wątrobę. To nie można w takich kategoriach myśleć. Jak to Jan Kochanowski powiedział, aby człowiek żył w zgodzie z przyrodą, potrafił słyszeć głos przyrody. I teraz upatrzę sobie jakąś panią. Dobrze. Jak mamy na imię? Ania, bardzo ładne imię. A ja jestem mniszek lekarski. A to jest Ania. I teraz następuje taka rozmowa, taki kontakt Ani z przyrodą. Oto Ania idzie do ogródka, a taki mniszek mówi, i co, i znowu mnie nie założysz. To jest to oczywiście dla warsztatowo, także proszę się nie obrażać. I co, znowu mnie nie zauważasz? A wiesz o tym, po co ja rosnę? Żeby tobie było lepiej. Ponieważ mam niesamowite właściwości krwiotwórcze. Kiedy wypijesz sobie herbatkę z takiego listka na wiosnę, bardzo wczesną wiosną, to cała siła lecznicza jest w korzeniu, prawda? A kiedy puszcza wchodzi w liść, to wtedy ta siła lecznicza przychodzi do liścia. I teraz jest tak.
mniszek lekarski mówi do Ani: ja jestem odpowiedzią, ty masz problem, a ja jestem odpowiedzią na twój problem. Działanie krwiotwórcze, poprawia się poziom hemoglobiny, czerwony krwinek, a gdy jeszcze dorzucimy do tego mniszka pokrzywę zwyczajną, no to już jest super mieszanka, która ma takie wybitne właściwości takie lecznicze. Chciałbym tutaj powiedzieć więcej. Taki mniszek lekarski sobie rośnie, Ania przechodzi obok i mniszek ją zaczepia i mówi: Aniu, ty wiesz, że ja cię bardzo lubię? Posłuchajcie, jeżeli taka roślina, mówimy oczywiście na temat roślin pozytywnych, tak? Wybiórcze myślenie. Gdy patrzymy na róże, to patrzymy na kwiaty, a nie na kolce, tak? Już się ustawiliśmy swoje myślenie. Co ta Ania czuje? Miło było, jak ci ktoś powiedział, że cię lubi, prawda? Nie, no oczywiście, że tak. A jeszcze ja kwiaty też lubię, tego mniszka. Tak. Słuchajcie, powiem więcej. Taki mniszek lekarski mówi: słuchaj, ja ciebie bardzo lubię. Jak pani ma na imię? Grażynka, bardzo ładnie. Grażynko, ja ciebie też bardzo lubię, a ten, który mnie stworzył, jeszcze bardziej ciebie lubi. Pomyśl o tym przez chwilę. Drodzy Państwo, jeżeli uczymy się ulegać wrażeniu, to wtedy mamy więcej chęci, aby wprowadzać w życie te proste rzeczy, które są konieczne dla naszego samopoczucia, urody i zdrowia naszego. To jest bardzo ważne. Jak to Kubuś Puchatek powiedział, aby chciało się chcieć tak, jak się nie chce. Tak, jak się nie chce. Bo człowiek ma takie zbagania. Po prostu jest takie przysłowie: pochwalam to, co dobre, a wybieram to, co złe. Czyż to nie jest znajome? Nie jest to znajome, że często jesteśmy sprzecznością w sobie, prawda? I chodzi o taką kwestię, bardzo ważna rzecz. Potrzebujemy otaczać, chcemy być ładni, chcemy być szczęśliwi, potrzebujemy otaczać się dobrym środowiskiem. A tym środowiskiem jest właśnie piękna interpretacja Księgi Przyrody. Piękna interpretacja Księgi Przyrody. Chciałbym jeszcze dalej powiedzieć, na twarzy mamy podobno 47 mięśni, I jeżeli człowiek pielęgnuje złośliwość, jakąś podejrzliwość, wszędzie wietrzy zdradę, to te mięśnie tak powykręcają twarz, że cały życiorys można przeczytać właśnie patrząc na twarz takiego człowieka. Proszę nie patrzeć na drugą osobę, tylko do lusterka. I teraz, proszę Państwa, chcę powiedzieć, że jeżeli pielęgnujemy inny sposób myślenia, taka ufność, taki kredyt zaufania, takie dobre relacje i po prostu, i przede wszystkim, co jest bardzo ważne, i nie upieramy się, że nasze musi być na wierzchu, to wtedy to wpływa na wyłagodzenie rysów naszej twarzy. To tak w ramach naszej urody. Proszę Państwa, dzika róża. Dzika róża, proszek, już nie będę tam chodził, ale wiecie, jak to wygląda. To jest takie żółte, czerwone. Tak, bardzo proszę tu pomóc mi. I teraz dzika róża, proszek. Antyoksydant. Spowolnienie. Antyoksydant. Inaczej, spowolnienie starzenia się. To też jest w ramach urody. Bardzo ważne, żeby szukać takich naturalnych antyoksydantów. Oczywiście może to być szałwia lekarska, może to być aronia też, ale chodzi o to, że proszek z dzikiej róży, dlaczego? Oczywiście możemy też zrobić sobie taką herbatkę, którą może później będziemy pili, bo za chwilę. I teraz chcę powiedzieć, że dzika róża ma takie właściwości, że mamy więcej witalności, albo inaczej to powiem. Jeżeli człowiek się rodzi, dziecko się rodzi, to ma dużo witalności i nie da spać. Słuchajcie, nikomu nie da spać i po prostu domaga się ciągle i ciągle, żeby wszyscy go widzieli. Ale z biegiem lat
ta witalność spada. A jeśli prowadzimy złe nawyki żywieniowe, złe nawyki życia, że to wtedy ta witalność jeszcze szybciej po prostu od nas ucieka. I jest bardzo ważne, że my, nasze wybory, nasze decyzje mają wpływ na spowolnienie procesu starzenia. Jest, w tej chwili zamówiłem baner, ponieważ za tydzień czasu będą targi opieki nad chorymi w Trójmieście i za tydzień czasu ja tam będę miał 3 prelekcje pod tytułem Lecznicze właściwości kontaktu z przyrodą. I zamówiłem taki baner, przepraszam, że nie mam go przy sobie, zabrakło mi dni, żeby go, ale że jest coś takiego, jest krzak róży, teraz wyobraźcie sobie Państwo, krzak róży, tej co owoce i co spożywamy i są lecznicze dla nas. I z jednej strony jest gałązka ułamana i te listki już są wyschnięte i brązowe, ale tylko jednej gałązki, a cała róża jest piękna, zielona, pachnąca, lecznicza, soczysta. I teraz tak, i z jednej strony jest napis, o tej chorej części jest napis, życiu przybywa lat, a z drugiej strony jest napis, uwaga, latom przybywa życia. Słyszysz, Aniu? Podoba ci się? Drodzy Państwo, lato może przybywać życia. I to naprawdę, i to może być rzeczywistością. A u góry napis, poczekaj, jaki napis? Wybór należy do Ciebie. Wybór należy do Ciebie. Dlatego też potrzebujemy, ażeby być ładnymi, prawda? Potrzebujemy otaczać się dobrym środowiskiem. Dobrym środowiskiem dla skowronka są pola, przestrzeń. A dobrym środowiskiem dla rybki jest, żeby trochę było mokro. Dziękuję bardzo. A dobrym środowiskiem, żeby nam się chciało tak żyć w zgodzie z przyrodą, tak w zgodzie po prostu, żebyśmy... Wiecie Państwo, na przykład Światowa Organizacja Zdrowia, teraz jest nowy trójkąt zdrowia i tam już nie ma cukru w tym trójkącie zdrowia. Cukier nie jest artykułem spożywczym. Nie wiem, do czego cukru można używać teraz, ale to nie jest artykuł spożywczy i chcę powiedzieć, że dalej cukier jest narkotykiem. Uzależnia. Jest narkotykiem, ma takie podobne działania jak po amfetaminie czy po czymś tam. I chodzi o taką kwestię, że gdyby cukier na przykład dzisiaj został wprowadzony, ktoś próbował wprowadzić, to by nie dopuszczono do tego, tak jak się nie dopuszcza do legalnego handlowania narkotykami, tak? Chcę powiedzieć, że ja już mam bardzo rozbudzoną tą chęć spożywania cukru w różnej formie. I trzeba i myślę, że chyba nie jestem osamotniony w tym temacie. I chcę powiedzieć, że potrzebujemy dobrego środowiska, aby zastosować konkurencję. Aby zastosować, żeby ten cukier był taki naturalny, połączony z błonnikiem, żeby powiedzmy, czy marchewka, czy suszone owoce, takie różne artykuły połączone z błonnikiem, żeby nie było tej huśtawki insuliny w naszej krwi. Ja chcę powiedzieć, że te osoby, które mają osteoporozę, to tak też w ramach piękna naszego. Może niektórych zawiodłem, to proszę do kosmetyczki to nadrobić sobie, ale cały czas mówię na temat, że nikt mi nie zarzuci. Więc chodzi o to, że osoby, które mają problem z osteoporozą, dlaczego jest ta osteoporoza? Dlatego, ponieważ spożywanie cukru zakwasza organizm i organizm w obronie, aby zrównoważyć tą równowagę kwasowo-zasadową, wykrada wapno z organizmu i wrzuca go do krwiobiegu.
I po prostu jest z Rzeszowa tnienie kości. Żeby tak, chodzi o taką sprawę, żeby zdobywać tego typu wiedzę, która niesamowicie działa na naszą wyobraźnię. Bo jeśli sobie to wyobrażamy, to wtedy to już tym żyjemy. I to jest też bardzo, bardzo takie, bardzo ważne. Chcę dalej powiedzieć, że proszę Państwa, za kilka chwil przejdziemy do takiej technicznych rzeczy, że jakie zioła, na co, ale chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na pewną filozofię uprawy roślin. Uprawa ekologiczna, a uprawa konwencjonalna. Rozumiemy, tak? Konwencjonalna to są nawozy sztuczne, sylity i takie inne różne tam roundupy. Uprawa konwencjonalna. Definicja. Jesteś wielki, jeśli zniszczysz wszystkich inaczej myślących od ciebie. Jest pole, są same białe kwiatki. Niech tylko spróbuje być jeden żółty, od razu go zniszczymy. To jest właśnie filozofia konwencji. Dalej. Filozofia ekologicznej metody uprawy. Jesteś wielki, jeśli uznasz, że słabszy, który jest obok ciebie, też jest ważny i potrzebny. I teraz wybór należy do ciebie. Wiecie, zastanawiam się, ile konwencji, a ile ekologii jest w naszych relacjach z najbliższymi, w naszych metodach wychowania dzieci. To jest naprawdę bardzo dużo dające do myślenia. Dostaję telefon od mojej znajomej, której chrześniak, 12-letni chłopiec, podjął próbę popełnienia samobójstwa, ponieważ ma taką przypadłość jak bielactwo, a dzieci tak jemu dokuczały, że chciał skończyć ze sobą, mając 12 lat. I ta moja znajoma mówi: słuchaj Andrzej, czy ty masz jakieś zioła na bielactwo? Bo chyba ten, który by to wynalazł, to chyba by nagrodę Nobla dostał i faktycznie należałaby się jemu. Ale problem jest o wiele większy. Jakimi metodami po prostu traktujemy się wzajemnie, konwencjonalnymi czy ekologicznymi? I chodzi o taką kwestię, żeby się zainspirować i na chwilę nad tym właśnie zastanowić. Chcę powiedzieć, czy łatwo jest dla tego kwiatuszka być zielonym, soczystym, pachnącym i leczniczym? Łatwo czy niełatwo? Łatwo, on się go zasila. Nie ma innego miejsca. Jak się go zasila, to musi mieć warunki odpowiednie. Czy łatwo jest dla tego urwanego listka być soczystym, ładnym, pachnącym, leczniczym? Skończyła się chwila. Teraz już się rozpoczął proces umierania. Na końcu będę chciał do tego nawiązać. Proszę Beatkę, żeby mi przypomniała. W tej chwili przejdziemy do takiej części. Pijemy herbatkę, a ja będę mówił... Proszę, tak? Herbatkę pijemy. Proszę bardzo. Bo już czas najwyższy, bo żeby za zimna nie była. Prosiłbym powiedzieć, jaka to jest roślina, z jakiej rośliny i w którym miesiącu zbierana. Dobrze, ale w międzyczasie chcę powiedzieć na temat różnych propozycji ziół na nasz organizm. Tak jak już wcześniej wspomniałem, dokończę na temat tej dzikiej róży. Proszek z dzikiej róży. Temperatura suszenia 40 stopni Celsjusza. Odpór na infekcje. Spowolnienie starzenia się. Odbudowa chrząstki stawów. Działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne na nasze stawy. Że nie stękamy, kiedy wstajemy. I kolana nie skrzypią.
nie skrzypią. To jest dodatkowe zalecenia obok tej róży. Dużo się nawadniać, żeby chrząstka stawów nie wysychała, bo wtedy jest większe tarcie i szybsze zużycie. I rezygnacja absolutna, rezygnacja ze słodyczy, które po prostu też usadawiają się w tych właśnie stawach i tak. Dalej, dalsze działanie. Proszek z dzikiej róży działa niemalże we wszystkich różnych funkcjach naszego organizmu. Między innymi jest to działanie uszczelniające nasze naczynia krwionośne. W którym miesiącu zbierana ta róża? W jesiennych miesiącach, bo na jesieni się zbiera, prawda? No, to jest róża taka dosyć stężona, prawda? Czy słodka jest? Lekko kwaskowata. Czy smaczna jest? Smaczna. Taka odpowiednia. 10 deko takiej róży, taka jedno opakowanie, wystarczy na 5 litrów, na 20 szklanek. To dużo, nie? To dużo jest. 20 szklanek. Dalej, dzika róża, proszek. Proszek z dzikiej róży rozszerza naczynia krwionośne, uszczelnia naczynia krwionośne, wzmacnia i uelastycznia. 4 słowa. Rozszerza, uelastycznia, wzmacnia. Co tam jeszcze mówiłem? Uszczelnia. Jeżeli brakuje witaminy C w organizmie, a zazwyczaj brakuje, ponieważ jeśli człowiek spożywa przeważnie placebo, to skąd ma być ta witamina C? Koniecznie proszę mi przypomnieć o tym listku, bo byłoby niedobrze. I teraz tak. Jeżeli brakuje witaminy C w organizmie, to organizm uruchamia plan B. To znaczy, witamina C, ona ma uszczelniać nasze naczynia krwionośne. Jeżeli brakuje tej witaminy C, to nasze naczynia krwionośne są jak wąż od pralki Frani sprzed 60 lat. Struchlały. Kruchy. Słowo uelastycznia, tak? To jest odmłodzenie. Że to jest bardzo ważne. I teraz dalej. Jeżeli brakuje, to uruchamia się plan B. I wtedy wątroba na 3 zmiany pracuje, żeby wyprodukować określoną ilość cholesterolu. I już cholesterol uszczelnia nasze naczynia, ale to jest plan, który ma wady. Uszczelnia i światło żył się zmniejsza. A więc jest nadciśnienie, są wylewy, udary, zawały, tak? I chodzi o taką kwestię, a wystarczy tylko taka prosta rzecz. Żyć w zgodzie z przyrodą. Spożywać sobie takie proste, różne roślinki. To, co dzisiaj my mówimy jarzyna i kojarzymy, że to jest jakaś tam jak kawałek pietruszki i 2 marchewki i może coś jeszcze, to chcę Państwu powiedzieć, że dawniej było pojęcie dzikiej jarzyny. Kiedy to w lekturze doktora Judyma, niedaleko stąd, w okolicy Mysłowic, bo to się działo przy kopalni w Mysłowicach, doktor Judym, tak? Kiedy to kobieta posyła syna, żeby uzbierał mleczu, tak zwanego mniszka pospolitego, do posiłku. To było pojęcie dzikiej jarzyny. I teraz chodzi o to, że to szerokie spojrzenie jest niesamowicie ważne dla nas, bo wtedy mnóstwo rzeczy różnych się prostuje w naszym organizmie. Chcę powiedzieć dalej teraz na temat różnych mieszanek, a później do tej ostatniej części przejdziemy, co mi będzie przypomniana. Różne mieszanki, różne roślinki. Mieszanka odtruwająca, a więc z ziemi sieradzkiej, bo z tego miejsca, gdzie ja mieszkam,
Mieszanka otruwająca to znaczy nagietek, to znaczy pesz. Pesz kłącze, pesz właściwy kłącze, nagietek lekarski kwiat, cały koszyczek kwiatowy o pomarańczowych płatkach, bo tylko taki ma właściwości lecznicze. Pokrzywa zwyczajna liść, rtes ptasi ziele, mniszek lekarski korzeń. Pięć składników. Zawsze jest taka zasada, że pięciu o podobnym działaniu ma większą siłę oddziaływania niż jedna roślina, która gdyby była herbata robiona z jednej rośliny. Mieszanka odtruwająca, to znaczy usunąć kwestia usunięcia z organizmu złogów, metabolitów, ubocznych produktów przemiany materii. Jeżeli wstajemy rano z uczuciem większego zmęczenia niż kładliśmy się spać, młodzieżowym językiem mówiąc, jeżeli jesteśmy przymuleni, to znaczy, że bardzo potrzebujemy usunąć niepotrzebne rzeczy z organizmu, a samopoczucie, a dobre samopoczucie będzie takim sygnałem, że to faktycznie działa. Odpowiedzią na to są rośliny, które rosną w naszej szerokości geograficznej. Nie trzeba 2000 km na południe jechać, bo jest wystarczająco dużo tutaj u nas roślin, które mają również podobne działanie właśnie, tak? To jest właśnie na temat tej otruwającej. Kozieradka, słyszeliście, taka przyprawa, pachnie wegetą, ale to nie jest wegeta, to jest niewinna roślina strączkowa, która rośnie na mojej plantacji również. W ogóle tak chciałem powiedzieć, że uprawiam 15 składników pieprzu ziołowego. Niektórzy złośliwie mówią, że mieszkam tam, gdzie rośnie pieprz. No ale już się z tym pogodziłem. I teraz kozieradka. To są nasiona. Pięknie pachnie. Dodaję sobie do różnych, to trzeba zmielić, bo to jest twarde, bo te nasiona są bardzo twarde. Mielimy sobie, przesiewamy przez siteczko, a to co się do końca nie zmieliło, to z powrotem do młynka i żeby na do poprawki. I te drobny taki pył z tych nasion do czego? Kanapka z pomidorem, do surówki. Do różnych rzeczy można dodawać sobie, tylko nie za dużo, bo jak za dużo, to będzie gorzkawe. I tu mi się bardzo podoba takie słowo proporcja. Proporcja. Jeśli na przykład wychowujemy dzieci, jak za dużo głaskamy, a za mało karcimy, to jest zachwiana proporcja. I tak samo właśnie, kiedy robimy sobie mieszankę przyprawową, jak za dużo dosypiemy czopru, a za mało majeranku, to też jest zachwiana proporcja. W ogóle to słowo mi się bardzo podoba. W mieszance właśnie i stosujemy właśnie sobie tak troszeczkę i wtedy czujemy to drugie echo takiego fajnego smaku, właśnie, że tu kozieradka, tu takie różne rośliny. Tak, działanie kozieradki, odporność organizmu, osłona wątroby w trakcie kuracji antybiotykowej, potrzeba czegoś, co podobnie smakuje jak wegeta, a więc ta potrzeba jest zaspokojona, bo nie muszę wegety spożywać, bo to przypomina taki fajny aromat. I zwiększona odporność, jeśli nie mówiłem. Ale ta kozieradka występuje też w mieszance jakieś z tymi innymi ziołami? Ona też wchodzi w skład niektórych mieszanek, na przykład rektosan, to jest taka na hemoroidy. I tam też jest kozieradka w tej mieszance ziołowej. Pozwólcie, że jeszcze chciałbym powiedzieć na temat na przykład regeneracja wątroby. Chyba, że nie interesuje, to mogę wymieniać, a wy zatrzymujcie mnie, dobrze? Uspokajające, przemiana materii, regeneracja wątroby, kamica nerkowa. Idziemy dalej, tak? Przemiana materii. O, bardzo dobrze. Teraz nawet coś przypomniałem jeszcze. Już. Przemiana materii, otyłość, prawda? Przede wszystkim trzeba by rozwiązać, zastanowić się, jak rozwiązać problem tego nadmiernego jedzenia. I odkrycie mojej bliskiej osoby, ale na pewno i wielu innych wcześniej,
że jak człowiek się mało rusza, to by jadł i jadł. I jadł. A jeżeli jest tryb życia, że mamy więcej ruchu, a jeśli są to jakieś jeszcze ćwiczenia, to wtedy zanika uczucie takiego nadmiernego spożywania posiłków, nadmiernego jedzenia. Mało ruchu to ma bezpośrednie przełożenie z niepohamowaną chęcią żołoczności, mówiąc delikatnie. Dalej chcę powiedzieć, że można, pewnie, że można stosować Normosan. Jest to taka mieszanka na bazie kruszyny, gdzie w Niemczech już nadzór farmaceutyczny wycofał tą kruszynę, bo ona wyniszcza śluzówkę, że to nie jest taki najmądrzejszy pomysł z tą kruszyną. Bo to chodzi o taką sprawę, że organizm, śluzówka ma sama, ruch robaczkowy jelit ma sam pracować, a nie żeby ktoś z zewnątrz po prostu stymulował, tak? I teraz jest taka rzecz, że można taki Normosan, ale chciałbym zaproponować inną mieszankę, która też akurat tam na stoliku z tyłu czeka dla niektórych z Was. Jest to właśnie cykoria podróżnik, korzeń, pokrzywa, mniszek i te czwarte zapomniałem, ale to tam sobie odświeżymy. I ta cykoria jest takim nośnym składnikiem. Nośnym składnikiem, ona ma w sobie, pobudza hormon odpowiedzialny za uczucie nasycenia. To jest takie, ale co jeszcze bardzo ważne, że jeżeli nie będziemy mieć gimnastyki, jeżeli po prostu nie będziemy szli w tym kierunku, aby mieć 50% surowych rzeczy i odpowiednio się nawadniać, to i ta cykoria nam nie pomoże. Mówię o cykorii podróżniku, nie o tej cykorii, która w sałatce jest, nie o tej cykorii, która jest w kawie ince, tylko o cykorii podróżniku. Są trzy cykorie. Dokładnie, niebieskie kwiatki, które towarzyszą podróżnym ludziom, którzy gościńcami przemierzali po łacie różne tereny. Tak. I teraz, i to jest właśnie na ten temat, że żeby jeśli spożywamy, bo co jeszcze ja ciekawego zauważyłem, jeżeli spożywamy mało przetworzone produkty i w miarę możliwości są wartościowe w skład, wiecie, nie przemysłowa produkcja, tylko uprawiane tak normalnie, to wtedy organizm jest zaspokojony i nie wysyła sygnałów niedoborów, że coś mi brakuje. I wtedy człowiek tak nie sięga, a więc chodzi o to, żeby, jeśli to jest możliwe, szukajmy takich produktów, które mają górną granicę wartości odżywczej, a to wszystko da się załatwić. Katowice nie są tak daleko od różnych gospodarstw ekologicznych, także to wszystko da się załatwić. To tyle na ten temat. I chciałbym jeszcze powiedzieć na temat owoc głogu. Dla osób, które chciałby mieć wzmocnione serduszko. Owoc głogu w postaci proszku. A zatem też to się spożywa w ten sposób, że dwa razy dziennie po pół łyżeczce, tak jak podobnie jak dzika róża, nie wiem, mówiłem czy nie mówiłem, to też właśnie zjadamy i popijamy wodą. To samo ma się w sprawie owocu głogu. I ten proszek z owocu głogu, kiedy spożywamy, to wtedy co się dzieje? Poprawia się ukrwienie mózgu, serduszka i wydłuża się czas odpoczynku mięśnia sercowego między jednym a drugim uderzeniem. I wtedy to serduszko ma więcej tego oddechu na odpoczynek. I co też jest bardzo ważne. A gdy zważymy na fakt, że to jest produkt naturalny, który nie ma ubocznych, ujemnych skutków, no to nic piękniejszego. To nic piękniejszego. Proszę Państwa, czas idzie do przodu, a niech sobie idzie. Żyjemy w nieustannym świecie pośpiechu, hałasu i tłumu, ale tutaj tego nie ma. Proszę ten zegar wyrzucić. Tak. Proszę Państwa, przechodzimy do... Ja chcę taką rzecz powiedzieć. Ja z góry założyłem sobie,
że na wszystkie pytania i tak nie znajdziemy odpowiedzi, ale chętnie oddzwonię. Może nie zawsze będę w stanie odebrać słuchawkę, bo ja nie, fizyczność moja nie pozwala na to, ale na pewno oddzwonię i każda osoba, która wprowadza w życie, bo ktoś chce się dowiedzieć, to otrzyma odpowiedź, ale jak drugi raz zadzwoni, a nie wprowadziła w życie, to ja już nie odpowiem. Wiecie, rozumiecie, to jest bardzo ważne. Ja teraz poważnie mówię, z uśmiechem mówię, ale stanowczo. Bo ja chciałbym wam sprzedawać satysfakcję. Nie tylko, i chodzi o taką kwestię, żebyśmy, bo czy wy myślicie, że ja tutaj tylko dla was przyjechałem? Dla siebie tutaj przyjechałem, bo ja też potrzebuję motywacji do zmiany moich nawyków. A tak naprawdę wszyscy jesteśmy sobie potrzebni, żeby się wzajemnie inspirować do fajnych rzeczy i dlatego temu mogą tutaj służyć nasze kontakty telefoniczne. Co nie dopowiem teraz, to możemy mieć fajny temat, a jak nie będę wiedział, to się mądrych ludzi zapytam i państwo podzielę się z wami dobrymi informacjami. Pytanie co do tego leczu, jak to się nazywa. Tak, tak. No, do tego mniszka. Więc ja kiedyś wyczytałam taką recepturę na kwiatki. Zebrać 30 kwiatków, utrzeć to tam z miodem albo tam z czymś tam, utrzeć tak, żeby na taką papkę. I to, że ma zastosowanie na nerki. No więc ja to tak stosowałam sobie, bo to takie było, no, to wiadomo, to tak surowe w słoiczku, potem to stało, nic się mu nie robiło. No więc jako taką recepturę wyczytałam tam właśnie w Niemczech, to wtedy było i no tak, nie tylko, że te liście, ale i kwiatek też, czy brat ma takie na ten temat też informacje, czy to tylko takie. To był podobno przekaz budowy. Nie potrafię nawet się ustosunkować do tego. Że kwiat, wiesz, że kwiat i na nerki. Że na nerki tam, na cały przewód tamten. No, także zobaczcie państwo, nie wiem. No. Nie wiem. I wcale nie czuję się zakompleksiony, to jest problem dopiero. Po prostu chodzi o to, że jest bardzo dużo różnych informacji, które faktycznie w tym ludowym przekazie jest tam dużo mądrości, ale koniecznie trzeba ją zweryfikować. Koniecznie zweryfikować i powiedzmy, żeby to było tam klinicznie po prostu zbadane na iluś tam przypadkach, nie tylko, że Marysi pomogło, ale Józkowi i 5000 innym, albo 50000 innym ludziom też podobnie pomogło, prawda? Żeby był jakiś taki statystyczny wymiernik. Nie potrafię się ustosunkować, ale proszę państwa, przechodzimy do ostatniej części naszego spotkania. Jest żyworódka. Żyworódka, która... Co to jest pod okiem taka choroba? Nie, takie podobne do jęczmienia. No nic, w każdym razie chodzi o taką sprawę. Ta roślina, żyworódka, też rośnie i ona wie, po co rośnie. Tylko często człowiek nie wie, po co ona rośnie. I teraz chodzi o taką kwestię, że taka żyworódka, zwróćcie uwagę, ładny, piękny kwiatuszek. I przechodzimy do ostatniej części naszego spotkania. Hasłem ostatniej części naszego spotkania jest, czy łatwo jest zmienić nasze nawyki żywieniowe. Czy to jest łatwo? Padła odpowiedź, nie wiem, czy wszyscy podzielają tą odpowiedź, że jest to trudno. Tak? Raczej wszyscy powielają taką odpowiedź. Ja obstawiam za tym, że jest albo łatwo, albo niemożliwe. I teraz będę chciał poprzez obserwację Księgi Przyrody to uzasadnić. I posłuchajcie państwo, czy łatwo jest dla takiego listka żyworódki być soczystym, ładnym, jędrnym, leczniczym, gdy trwa przy całej roślinie. Jest to łatwe, prawda? Czy ten listek denerwuje się, że coś mu zabraknie? Nie. Korzenie i każda roślina lecznicza, korzenie po prostu one, każdej rośliny tej leczniczej, one wytwarzają pewne związki chemiczne, które po prostu są wydzielane i związki i składniki pokarmowe zamurowane stają się odmurowane.
To znaczy rozpuszczane są składniki pokarmowe w glebie po to, żeby roślina mogła pozyskiwać dla siebie to, żeby to było przyswajalne dla tej rośliny. Kapilarami wszystko idzie do góry, a więc składniki pokarmowe. I taki listek sobie siedzi i ma gotowe. Teraz woda, teraz trochę koktajl, słuchajcie. I jest ładnie, tu słoneczko świeci, a roślina, wiecie Państwo, taka marchewka. Te niteczki, te włośniki. Taka jedna marchewka, jak jest susza, to ona potrafi wykształtować. Wiecie, jaka łączna długość tych włośników przy jednej marchewce? 100 kilometrów. Po to, żeby dochodzić do takiej... Dlatego jak jest susza, to ta marchewka jest taka długa, taka prosta. A jak deszcze padają, to ona jest taka leniwa i taka pokręcona. Bo po co jej gdzieś tam szukać składników pokarmowych, jak wszystko ma, tak? I chcę taką rzecz powiedzieć, że... I teraz jest taka rzecz. Wystarczy, że taki listek trwa przy całej roślinie, a wszystko idzie w dobrym kierunku. I będzie taki listek leczniczy i tak dalej. I proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że jesteśmy w plenerze, słoneczko świeci i teraz takie słoneczko poprzez promieniowanie wpływa, że ten listek jest zielony, jest fotosynteza. Taki wiaterek wieje sobie i rozgania zastoiny wilgoci i roślinka nie dostanie infekcji. I co tam jeszcze? Deszczyk popada, żeby listki były soczyste. Wszystko, jeśli listek trwa przy całej roślinie, wszystko służy jemu, wszystkie zjawiska, jakie wokół się dzieją, służą, żeby to wszystko było pięknie i ładnie i dobrze. Natomiast kiedy taki listek, pozwolę sobie jeszcze raz dla dobra nauki, gdy taki listek rozpoczyna życie na własną rękę, to wszystko, co do tej pory było jego przyjaciółmi, stają się wrogami. Słońce odbarwia na kolor brunatny. Deszcz powoduje, że ten listek zgnije gdzieś tam w trawie, a wiatr pewnego dnia wywieje w takie miejsce, że nikt nie znajdzie tego listka. Czy łatwo jest zmienić złe nawyki żywieniowe? Łatwo albo niemożliwe? Proszę Państwa, przechodzimy do najważniejszej części naszego spotkania. Bo jak to będzie, to wszystko inne będzie. A mianowicie, chcę z Państwem się podzielić książką. Jest to najpiękniejsza interpretacja Księgi Przyrody. Najpiękniejsza książka przypowieści Chrystusa, ale chciałbym, żebyśmy pod kątem właśnie takim przyrodniczym na to spojrzeli. To nie jest książka doktrynalna, tylko to jest książka pod kątem takiego wyciszenia nas, ponieważ każdy, jakikolwiek mamy światopogląd, wszyscy potrzebujemy takiego dobrego kontaktu z Księgą Przyrody. I właśnie w tej książce jest mnóstwo takich bardzo ciekawych, głębokich wynurzeń takich autorki, ale chcę powiedzieć, że ta książka właśnie rozwija temat, to znaczy chodzi o kwestię, że my też jesteśmy takim listkiem, który albo na własną rękę próbuje egzystować, albo co zrobić, żeby podłączyć się do rośliny i żeby wszystko było łatwe. Nie będę dalej rozwijał tego tematu. Każda biblioteka, szanująca się biblioteka, ma taki... jest w każdej bibliotece jest taki klub czytelnika książki, że pewna grupa ludzi umawia się, że będą jakąś książkę czytać, a za miesiąc czasu spotykają się przy herbatce i opowiadają swoje wrażenia, co im się podobało w tej książce. I dlatego też, jako że jest to klub, to myślę, że to byłby bardzo dobry temat. Krótko mówiąc, ja nie znalazłem lepszego sposobu, motywacji, by chciało się chcieć tak, jak się nie chce.
do zmiany naszych nawyków. Do zmiany naszych nawyków. I osobiście dla siebie odkryłem to, co już dawno było odkryte, ale dla siebie odkryłem właśnie, jakby to powiedzieć, ale dla siebie odkryłem, jak tak lekko, tak z radością wprowadzać nawyki, a nie z zaciśniętymi zębami. że to jest takie bardzo ważne. Proszę Państwa, kończymy już nasze spotkanie. Dziękuję bardzo.